Cześć, witajcie na kanale Samoloty. To jest seria, w której przeglądamy najważniejsze lotnicze wiadomości. A w dzisiejszym odcinku: katastrofa samolotu w Indiach, promieniotwórcze materiały na lotnisku w Rzeszowie, problemy z GPS-em w Rosji, polskie samoloty z nowymi radarami od Amerykanów, Ryanair potwierdza największe zamówienie na samoloty w historii, Wizz Air anuluje najdłuższy lot w historii. Stałym widzom przypominam o długo wyczekiwanym teście Dreamlinera, który od przedwczoraj jest już na kanale, a teraz zapraszam do oglądania. W północno-zachodnich Indiach w stanie Rajasthan doszło do katastrofy wojskowego samolotu MiG-21, który uderzył w dom mieszkalny. Życie straciły co najmniej 3 osoby, a 3 kolejne zostały ranne, jak donosi agencja AFP. Samolot rozbił się podczas rutynowego lotu szkoleniowego, jednak pilot katapultował się i przeżył wypadek. Indyjskie siły powietrzne potwierdziły te informacje i podkreśliły, że w momencie katastrofy samolot był w ich barwach. Według indyjskiego oficera z lokalnych służb cywilnych, na miejscu zdarzenia pojawił się wojskowy śmigłowiec ratunkowy, który uczestniczył w akcji ratunkowej. Ofiarami katastrofy są same kobiety. Inspektor lokalnej policji podkreślił, że piloci zawsze stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo cywilów, a pilot katapultował się, aby uniknąć kolejnych ofiar. Samoloty MiG-21 produkowane w Rosji weszły do służby indyjskich sił powietrznych w latach 60. i przez dziesięciolecia były jednym z najważniejszych elementów tej armii. Niestety ze względu na liczne katastrofy, jakie miały miejsce w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, odrzutowce te zyskały tam przydomek latające trumny. Polski rząd szykuje błyskawiczną zmianę w przepisach, która umożliwi przewożenie niebezpiecznych materiałów, w tym odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa z elektrowni atomowych oraz różnego rodzaju materiałów jądrowych przez port lotniczy w Rzeszowie. Eksperci zwracają uwagę na potencjalne zagrożenia związane z tą decyzją oraz na możliwe motywacje rządu. Projekt nowego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji przewiduje, że lotnisko w Rzeszowie dołączy do listy przejść granicznych, przez które będą mogły być transportowane niebezpieczne materiały. Wśród nich znajdą się właśnie źródła promieniotwórcze. Urządzenia zawierające takie źródła czy odpady promieniotwórcze. Dotychczas takie materiały mogły się dostać na terytorium Polski przez wiele innych przejść granicznych, ale nie przez Rzeszów, który jest blisko Ukrainy. Eksperci spekulują, że ta decyzja może mieć związek z działaniami Ukraińców na rzecz porzucenia rosyjskiego paliwa jądrowego oraz z planowaniem budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Firma Westinghouse, która chce budować pierwszą elektrownię jądrową w Polsce, nawiązała również współpracę z Ukrainą. Przejścia graniczne, które umożliwią transport niebezpiecznych materiałów, mogą okazać się przydatne w tych działaniach. Transport wypalonego paliwa jądrowego z Ukrainy na polskie lotnisko może być interpretowany jako próba uniezależnienia się od Rosji i przeciwdziałania wpływom rosyjskim na rynku jądrowym. Nie brakuje jednak obaw dotyczących wprowadzenia takiej zmiany, zwłaszcza w kontekście zagrożeń związanych z tym transportem i przechowywaniem niebezpiecznych materiałów. Lotnisko w Rzeszowie może nie być w stanie zapewnić odpowiedniego bezpieczeństwa i infrastruktury dla takich transportów. Na to zwracają uwagę dziennikarze. Po serii ataków dronów na terenie Rosji, władze kraju zwiększyły środki tłumienia sygnału GPS, co doprowadziło do silnych zakłóceń w co najmniej 15 regionach Rosji. Według danych ze strony gpsjam.org, która monitoruje komunikację satelitarną na podstawie danych z cywilnych samolotów, zakłócenia są uznawane za silne, jeśli ponad 10% samolotów przelatujących nad danym obszarem każdego dnia doświadcza utraty sygnału, co może prowadzić do odchyleń od zaplanowanych tras lotów. Niemniej jednak krótkotrwałe zakłócenia mogą pozostać niezauważone przez osoby korzystające z urządzeń elektrycznych na ziemi, takich jak smartfony. Na początku roku sygnały GPS były głównie zagłuszane w okolicach Moskwy i regionach wzdłuż rzeki Wołgi. Jednak do połowy kwietnia zakłócenia rozprzestrzeniły się na okoliczne miasta, takie jak Iwanowo, Władimir, Jarosław, Ryazan, Kaługa i Twer. Niedawno zgłoszone ataki dronów miały miejsce podczas wiosennej ukraińskiej kontrofersywy oraz rosyjskiej parady z okazji Dnia Zwycięstwa, która tradycyjnie miała miejsce 9 maja.
Te działania osiągnęły punkt kulminacyjny w środę, kiedy Moskwa twierdziła, że dwa ukraińskie bezzałogowe statki powietrzne uderzyły w rezydencję prezydenta Władimira Putina na Kremlu, czemu zaprzeczył Kijów. Rosyjska firma Yandex, której aplikacja mobilna do zamawiania taksówek korzysta z GPS-u, potwierdziła zakłócenia, ale nie podała ich dokładnej przyczyny. Nie ma również danych dotyczących potencjalnego zagłuszenia GPS w rosyjskich regionach graniczących z Ukrainą, ponieważ ruch cywilny został tam zawieszony po wybuchu wojny w lutym 2022 roku. Amerykański koncern zbrojeniowy Raytheon Intelligence and Space będzie dostarczał zaawansowany radar Phantom Strike dla polskich samolotów FA-50PL. Pierwsze koreańskie samoloty trafią na wyposażenie sił powietrznych jeszcze w tym roku. Radar Phantom Strike z aktywnym skanowaniem elektronicznym umożliwi sprawną implementację wymaganych docelowych funkcji realizacji misji powietrze-powietrze i powietrze-ziemia. Radar jest zdolny do wykrywania i śledzenia różnych obiektów równocześnie. Wcześniej Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 34 zasobników obserwacyjno-celowniczych, które poprawią zdolność bojową FA-50PL. Wartość wyceniono na niemal 125 milionów złotych. Polska wcześniej zapewniła sobie dwiema umowami dostawę 48 samolotów FA-50 Fighting Eagle za ponad 3 miliardy dolarów. Zgodnie z założeniami FA-50 w roli bojowej będą głównie pełnić funkcję samolotów wsparcia i umożliwią szkolenie pilotów, a także dopełnią zdolności sił powietrznych RP w oczekiwaniu na zamówione w Stanach 32 myśliwce F-35A Lightning II. Ich dostawy będą realizowane w latach 2024-2030, a pierwsze 6 tego typu samolotów zostanie rozmieszczonych w przyszłym roku w jednej z baz lotniczych na terytorium Stanów Zjednoczonych z przeznaczeniem do szkolenia personelu. Ryanair ogłosił zamówienie 300 nowych Boeingów 737 MAX 10, w tym 150 potwierdzonych i 150 opcjonalnych, poinformowała irlandzka linia lotnicza. Wartość transakcji według obecnych cen katalogowych wynosi 40 miliardów dolarów i jest to największe zamówienie irlandzkiej firmy na towary wyprodukowane w USA w historii. Stopniowe dostawy samolotów będą odbywać się w latach 27-33. Z racji rozmiaru i skali transakcji wymaga ona zatwierdzenia przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu Ryanaira, które odbędzie się 14 września. Te nowe, paliwooszczędne, ekologiczne, technologiczne samoloty oferują 21% więcej miejsc, spalają 20% mniej paliwa i są o 50% cichsze niż nasze Boeingi 737 nowej generacji, powiedział prezes grupy Ryanair Michael O'Leary, cytowany w komunikacie. Większe wersje Boeingów 737 MAX 10 mają 228 miejsc, czyli 21% więcej niż obecnie używane samoloty we flocie Ryanaira. Zamówienie ma dać Ryanairowi szansę na zwiększenie ruchu lotniczego w swojej linii aż o 80%, aż do 300 milionów pasażerów rocznie. Prezes oraz dyrektor generalny Boeinga określił umowę jako przełomową. Partnerstwo między Boeingiem a Ryanair jest jednym z najbardziej owocnych w historii lotnictwa komercyjnego, umożliwiając obu firmom osiągnięcie sukcesu i rozszerzenie dostępności tanich podróży dla setek milionów ludzi, powiedział prezes, przypominając, że pierwsze zamówienie między firmami zostało podpisane prawie 25 lat temu. Wizz miał plany uruchomienia rekordowo długiego połączenia z Mediolanu do Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Loty miały wystartować 24 lipca i trwać prawie 7,5 godziny, co byłoby najdłuższym połączeniem w historii przewoźnika. Jednak kilka dni temu loty zniknęły z systemu rezerwacyjnego, co sugeruje, że trasa nie zostanie już w ogóle przywrócona. Zdaniem portalu Simple Flying, decyzja ta wyniknęła z niewielkiego zainteresowania klientów tak długim lotem oraz ze względów finansowych, związanych z mniejszą liczbą połączeń wykonywanych przez samolot na takiej trasie. Najdłuższymi połączeniami Wizz Aira pozostają loty z Rzymu do Abu Zabi oraz z Wiednia do Abu Zabi.
W zestawieniu najdłuższych tras przewoźnika znajdują się także trzy połączenia z Polski. Z Katowic i Krakowa do Abu Zabi oraz z Warszawy na Teneryfę. A w dzisiejszym odcinku Lotniczych Wiadomości to już tyle. Jeśli serial Ci się podoba, to zachęcam do polubienia tego filmu, aby te częściej pokazywały Cię w proponowanych. Oraz zachęcam do subskrypcji kanału Samoloty. Dzięki. Cześć!